9 par, 9 gwiazd. Wszystkie wiedzą, że żarty się skończyły. Kryteria oceny i wymagania jurorów poszybowały w górę. Aby zostać w grze, muszą pokazać dużo więcej niż dotąd. Kto wygra, a kto odpadnie? Oto walka na krawędzi. Zakochana w tangu. Agnieszka Włodarczyk i Łukasz Jóźwiak. Kobieta jak torpeda, Beata Ścibakówna i Radek Dostar. Rozbrajająco naturalna Gosia Andrzejewicz i Nicolas Kigen. Uskrzydlony przez kobiety Rafał Cieszyński i Elena Sokolowa. A teraz gwiazda, która w naszym programie pokazała już wiele, jak twierdzą niektórzy jurorzy, zbyt wiele, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oto pikantna rumba, na którą może czekać szczególnie męska część widowni. Gosia Andrzejewicz i Nicolas Kigen. W zeszłym tygodniu troszkę wkurzyłem się na Gosię, bo zmieniła większość z naszego układu w trakcie programu. Przez cały tydzień tak ciężko trenowaliśmy, a potem na live'ie cały nasz wysiłek poszedł na marne. Kiedy powinna jechać przodem, jechała tyłem. Myliła kroczki, byłem w ciężkim szoku. Wiedziała, jak wiele pomyliła, ale kiedy zjechała z lodowiska, stwierdziła, że wszystko poszło wspaniale. A mnie zatkało. Nie! Czasem tak bywa. Zbij się na palce, kolana razem, wyprostuj je, biodra do góry. W tym tygodniu pokażemy coś zupełnie nowego. Będzie spokojnie, tanecznie, ale przede wszystkim seksownie. Witam troszkę. Jest to wolny program, ale jest na tyle skomplikowany, że no bardzo. Ja sam mam problemy z zapamiętaniem tego programu, ponieważ jest bardzo dużo kroków. Kroków przede wszystkim na ząbkach robionych. Lewa, przodu, lewa, lewa, za ząbki. Cały czas. Hop. No i przede wszystkim nie jeździła ona nigdy na krawędziach. A w tej chwili ułożyliśmy coś i w sumie nie wiem, czy oni to zrobią, bo teraz tak patrzę na nich i widzę, że Gosi troszkę tyłek odstaje do tyłu i jeździ na prostych nogach, więc nie wiem, czy da radę zrobić. Hop, szeroko, prawa, postaw, lewą postaw na lód, za siebie, za nogą i do kolana. Aha. Nawet nie ma czasu na myślenie, bo trzeba robić, trzeba po prostu wkuć to wszystko na pamięć i automatycznie musi to wyjść. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Miedo tenerte y perderte después.
Tak. Przepiękna piosenka Cezary. Myślę, że gdyby to widziała, byłaby z pewnością wzruszona waszym tańcem, naprawdę. Tomku, czy ciebie wzruszył taniec Małgosi i Nika? Tak. Wzruszył mnie. Chciałem powiedzieć, że Gosia bez Nika znika, ale to nieprawda. Dałaś radę, moja droga. Renato, program w bardzo wolnym tempie, ale kroki bardzo skomplikowane. Ja się odniosę najpierw do tego, co zadałam Gosi w poprzednim odcinku. Zrobiłaś przepiękne przekładanki, zrobiłaś piękne prostowanie nóg, prowadzenie tych nóg. Pięknie siedziałaś na łukach. I przede wszystkim ta namiętność, którą przekazałaś programie, była właśnie wynikiem tego, że tydzień temu cię trochę skarciłam. I zobacz, widzisz, zadziałało. W takim razie, Włodku, czy znajdujesz w ogóle jakieś słabe punkty w tym tańcu? Nie, skoro zeszłym razem udała się ta fantastyczna sztuka, że Nicolas pojechał tak, że w pewien sposób przesłonił to, co było do przesłonięcia. Gratulacje, congratulations. To tym razem rzeczywiście już pojechaliście perfekcyjnie. Super. Młoda, mówią, że Małgosia naprawdę robi postępy, choreografowie ją uwielbiają, mówią, że jest niezwykle miła, oddana, jeździe na łyżwach. Powiedz mi, czy ty widzisz te postępy? Ja widzę postępy, ale dzisiaj nie widziałam tego, co w zeszłym tygodniu można było zobaczyć. No gościa, jestem niepocieszona, nasi paparazzi również. Znaczy, czego? No jak to czego? W zeszłym tygodniu były cudowne kształty, cudowne części ciała. Są nadal, wydaje mi się, że nic, Gosia, nie straciłaś od zeszłego tygodnia. Podrzuć tam kieckę do góry trochę, ale mi się podobało, tak czy siak? Tak czy siak, dobrze. W takim razie przejdźmy do punktacji. Włodu. To jest strasznie zdolna grupa. Będzie ciężko tu wyłonić zwycięzców. 8 punktów. Brawo, 8 punktów. Dzisiaj mamy rzeczywiście wyjątkowy dzień. Dorota? 7. 7 punktów. Pięknie. Tomek? No, dałbym 6, ale widzę takiego siniaka na nodze, to dam 7. Wow. Dziękujemy. Renato? Ja wiem, że czasami jak się skarci, to wtedy przynosi to efekt. Ja daję dzisiaj 8 punktów. Bardzo pięknie. Dziękujemy wam serdecznie. Proszę państwa, wyjątkowy dzień. Kolejna wysoka średnia punktów. 7,5 punktów. Wielkie brawa dla was. Proszę bardzo. Rzeczywiście było pięknie. Obok mnie Agnieszka Włodarczyk, która jest przykładem na to, jak szlachetną mamy tutaj rywalizację. Mogłabym powiedzieć, to jest moja rywalka. Ja nie będę mówiła niczego dobrego o niej. A jednak stała przez cały taniec obok mnie i mówiła naprawdę fenomenalnie, naprawdę świetnie. Naprawdę fenomenalnie. Muszę powiedzieć, że Małgosia w naszym programie zmienia się z dziewczynki w prawdziwą kobietę. Gratuluję i to był naprawdę piękny taniec. Duch fair play unosi się nad naszymi gwiazdami. Drodzy państwo, jeśli chcecie oddać swój głos poparcia na Gosię i Nika, wyślijcie SMS-a o treści 5 pod numer 7350. Same fantastyczne oceny, same dobre słowa. Musisz być bardzo szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę bardzo. Nie wiem, co powiedzieć. W ogóle dziękuję za te piękne kwiaty od jakiegoś chyba wielbiciela, tak? Dziękuję za wszystkie SMS-y, naprawdę. Nie, ja nie mam słów. Może nikt coś powie. Nikt? W końcu mnie pochwalił. Która z opinii jurorów najbardziej przypadła ci do gustu, Gosiu? Oj, wiesz co, wszystkie były naprawdę miłe, ale najbardziej obawiałam się oczywiście opinii Renaty i tak się ucieszyłam. Pracowałam cały tydzień nad przekładankami i po prostu cieszę się, że dało to jakieś rezultaty. Oj, to znakomite. Bardzo pięknie dziękuję. Raz jeszcze gratulacje. Przypomnę państwu, do wygrania jest 60 tysięcy złotych. Pierwsza część była bardzo mocna. My macie tutaj mocnych zawodników. Ciężko jest nam się tutaj, że tak powiem, w tej sytuacji postawić. Natomiast skoro Rafał został wskazany przez Renatę, to ja, żeby tak się troszkę tutaj zrobiła harmonia w naturze, podam kobietę i Gosia Andrzejewicz. Włodzimierz Szaranowicz. Za moment dowiemy się, kto do nas przyjedzie. Bardzo zapraszam tutaj do nas Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz, Nicolas Kigen. Państwo pewnie doskonale pamiętają podpowiedzi i oceny jurorów według Dody. A te podpowiedzi, zapamiętujemy, powinna być zagrożona.
Gosia Andrzejewicz powinna zniknąć według jednego innego z jurorów, ale nie dzisiaj. Dzisiaj na pewno nie zniknie, nie zniknie też za tydzień. Nie jest zagrożona. Tańczy dalej. Jeszcze nie tak dawno rywalizowałyście z nim, a teraz wspieracie go całym sercem. Tak nigdy jest? W życiu nie rywalizowaliśmy z rywalizowałyśmy z Rafałem, ponieważ jest naszym przyjacielem, bardzo go kochamy, jest cudownym facetem i trzymamy za niego kciuki. Mega! Rafał, trzymaj się! Tak, Rafał jest w naszej grupie i nasza grupa ciebie, Rafale, bardzo wspiera i trzyma kciuki i kibicujemy tobie. Jesteś przesympatyczny, naprawdę, głosujcie na twoja niego. Twoja grupa cię kocha.